A teraz oddaję już głos przed przerwą. Pan Zbigniew Kądzielski przedstawi informację o systemie telewizyjnym i multimedialnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nazywam się Zbigniew Kądzielski i poniekąd jestem sprawcą tego dzisiejszego spotkania, jak również tego bałaganu, który tam stoi z tyłu. Chciałem powiedzieć, odpowiadam za część projektu SIPS związaną z multimediami. Chciałem przedstawić tę część, pokazać dlaczego i w jaki sposób realizujemy różne działania w tym systemie i co chcemy zrobić na przyszłość. W ramach systemu realizujemy takie cztery produkty multimedialne. Pierwszym z nich, od którego rozpoczęliśmy, były tak zwane e-warsztaty, czyli różnorodne treści multimedialne związane z dostępem do internetu szerokopasmowego, usługami, wykorzystaniem tych usług w praktyce. Te treści dostępne są poprzez stronę projektu w trybie wideo na życzenie, czyli też chcieliśmy zrobić tutaj taki krok w kierunku multimediów, pokazać w jaki sposób współczesne multimedia mogą docierać do odbiorcy. Następnie realizowaliśmy spotkanie informacyjno-doradcze, które były poświęcone generalnie, znaczy dwa rodzaje tych spotkań. Jedne były przeznaczone dla administracji oraz dla przedsiębiorców i one były generalnie poświęcone pewnym aspektom prawnym i organizacyjnym związanym z budową systemów i sieci szerokopasmowych w Polsce. I drugi kawałek to takie cykl spotkań dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, czyli eufemistycznie nazywane pokolenie 50+. No i w tej grupie mieliśmy parę ciekawych zdarzeń. Kolejnym produktem to jest SIPS TV. Przechodząc od e-warsztatów, które były dostępne jako właśnie wideo na życzenie, chcieliśmy pokazywać różnorodne spotkania, imprezy realizowane w Polsce, głównie przez administrację lokalną i centralną, w postaci telewizyjnego strumienia nadawanego na żywo. No i między innymi nasza dzisiejsza konferencja też w tym trybie jest dostępna. I kolejny punkt, czyli obsługa multimedialna konferencji. Otóż pomagamy różnym jednostkom administracji, samorządom, różnym organizacjom w przygotowywaniu i prowadzeniu konferencji. Czyli mniej więcej to, co tutaj widać, udostępniamy w tej chwili w ramach projektu SIPS innym jednostkom. Będziemy jeszcze na terenie Polski organizować kilka tego rodzaju spotkań. Jedno jest za 2 tygodnie, tak? 2,5 tygodnia, za 3 tygodnie, to mi kolega pokazuje dobrze, w Olsztynie, a kolejne będą realizowane po wakacjach. I ostatni produkt, który nie da się ukryć, ma chyba dzisiaj największy zasięg, czyli wideokonferencja systemu SIPS. Jest to w tej chwili, a na pewno po rozbudowie, którą w tej chwili realizujemy, będzie to największy system wideokonferencyjny dostępny w Polsce. Będziemy o tym jeszcze mówić, więc może tylko dwa słowa. Jest on zainstalowany, jak wiele z Państwa pewnie wie, tak, w jednostkach administracji szczebla wojewódzkiego oraz w UKE i kilku jednostkach centralnych. To połączenie, które dzisiaj udało nam się zrealizować, to właśnie było wykonane za pośrednictwem naszego systemu wideokonferencji. Jak Państwo widzieli, zarówno przekaz dźwięku, jak i obrazek na bieżąco była bardzo dobra. Można było z osobami po drugiej stronie bez żadnego problemu rozmawiać. Zaczynaliśmy w ten sposób, że mieliśmy jedną kamerę, dwie lampy i taki mały mikser, który to wszystko nam służyło do tego, żeby przygotowywać warsztaty, nagrywać różne fragmenty, robić demonstracje. Jedno z pierwszych spotkań było u Państwa w Kielcach. W 2010 roku, mniej więcej w środku 2010 roku, ktoś się rozpoznaje na zdjęciu. Tak, no więc nie wiem, to było chyba nasze drugie spotkanie, które zrealizowaliśmy na terenie Polski.
I w końcu roku 2010 rozpoczęliśmy takie spotkania właśnie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Początki były trudne. Nie ukrywam, że połowa osób na tym zdjęciu przynależy do naszej ekipy, a druga połowa to były osoby chętne, które przyszły na to spotkanie. Na stołach widać komputery, które stoją, ale żadna z osób na tym spotkaniu nie odważyła się dotknąć do naszego komputera. Więc takie były początki. Nie zawsze było dobrze, czasami było trudno. Tak? Prowadziliśmy również spotkania przy świecach, ale dzięki temu, że mieliśmy UPS-y, to udało nam się podłączyć i dotrwać do końca spotkania. Słuchaj, na 5 minut przed rozpoczęciem wyłączyli prąd, no ale to się w tak zwanej Polsce peryferyjnej zdarza. Mieliśmy bardzo, bardzo różną publiczność i powiem, że tak w drugiej połowie tych spotkań mieliśmy najczęściej nadkomplety, a w końcowej fazie realizacji spotkań mieliśmy maile z pretensjami, dlaczego nie przyjechaliśmy, bo oni już mają listę oczekujących. No więc jak widać, to się spotkało z bardzo pozytywnym oddźwiękiem. No i bardzo dobrze, bo ten nasz pomysł został podchwycony w pomyśle Latarnicy Polski Cyfrowej, gdzie oczywiście grupa 2,5 tysiąca latarników jest zdecydowanie większa niż nasza 5-osobowa ekipa, ale tak czy tak po Polsce zjeździliśmy ponad 40 tysięcy kilometrów, także no, trochę takiej pracy podstawowej wykonaliśmy. W bardzo różnych miejscach, bardzo różne spotkania, niektóre powiedziałbym organizowane na przykład przez administrację nie wypadały tak dobrze, jak organizowane przez koła gospodyń wiejskich. To jest tutaj zdecydowanie ten. No i w ramach, w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc rozbudowywaliśmy nasz sprzęt. Mamy w tej chwili całe wyposażenie służące do obróbki materiałów. No i realizujemy transmisje z dużych imprez. Tu jest akurat Filharmonia w Gdańsku, ta konferencja. Jeszcze z nie takim wyposażeniem, które mamy w tej chwili, ale no udało nam się obecnie przeprowadzić rozbudowę taką typową multimedialną, także będziemy te wszystkie nasze zabawki udostępniać jednostkom, mam nadzieję, przez najbliższe kilka ładnych lat. Prowadziliśmy bardzo różne rzeczy, na przykład transmitowaliśmy debaty oksfordzkie. To jakby to wszystko, co tutaj jest zorganizowane, jest te całe urządzenia, to jest nasze wyposażenie i nasza pomoc w realizacji takich spotkań. No i dzięki zgranej ekipie udało nam się rzeczywiście kilku miłych rzeczy dokonać. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, to ja chętnie odpowiem. Jeżeli ktoś byłby chętny, to również jesteśmy gotowi przyjechać kiedyś indziej i też zorganizować jakąś konferencję kolejną. Dziękuję bardzo.